ale kula. A, 70 wysoko, nie? No bo ja nie wiem teraz co. A? No. Koda ten hal. Zaraz to fajne. Dobra, ale to takie mniej więcej na kulach, bo wysokość ja wolę nawet. Słuchajcie, wymierzyliśmy trochę elektryki, bo tutaj u góry będą wiatraki. Będzie wypuszczał jeszcze listwy pod wiatraki, które zamówiłem w Chinach i one mi przyjdą, sam sobie zainstaluję, ale wiązki niech mi wypuści. Tam pomierzyliśmy górę. Ten materac też trzeba będzie górą, bo schodami nam nie wejdzie. Tam taka zasłonka u góry. Potrzebuję taką blachę pod ten. Zaraz wam pokażę. Sorry. Potrzebuję taką blachę tutaj do tej lodówki, żeby to przykryć. Dwie blachy z dziurkami, bo nie było w komplecie, z nierdzewki. No tu prace postępują, jeszcze trochę muszę o deskę wymienić w kiblu, takie wiecie, do pomierzenia. Tutaj będzie stół pracowniczy, tu regał, tam z przodu bar, bar jest zamówiony w Chinach, regał tu zamówię, stoły pracownicze, to część tak, uda mi się tu kupić coś taniego, to kupię, jak nie, to z Chin zamawiam. Tutaj materac nie wejdzie, tędy, dlatego go będę górą wciągał. No tam trochę innych takich spraw instalacyjnych, gdzie im wymierzałem, gdzie gniazdka i gdzie wiązki potrzebuję wypuścić i gdzie haki na lampy. No i właśnie zamówiłem dla nich też u dziewczyn kurczaki, ale już tam nie idę, bo nie mam czasu. Jedziemy z Michałem na miasto robić te sprawy, kupić. Muszę sobie wiertarkę kupić jeszcze, bo chcę mieć swoją, bo nie będę się każdego prosił, żeby jakiś obrazek powiesić. Czy cokolwiek, tak? Wiatraki, jakieś lampki i tak dalej. Tutaj w Kambodży jest tak, że jednak jak gdzieś się pójdzie na jakiś rynek, market czy jakieś tego typu usługi, jeśli obcokrajowcem, to te ceny mogą być wysokie, zawyżone. Tak więc narzeczona Michała będzie tą osobą, która tutaj pozwoli wszystko przetłumaczyć, wszystko mam pozapisywane i działamy. A na wieczór, jak pójdą pracownicy, to z Michałem poskładamy szafę, wędzarnię, inne rzeczy, które mam do poskładania. Tylko nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, bo tu się pyli. Michał zostaje, to trochę mi pomóc. No i dzisiaj film podsumowujący zbiórkę dla tego dżentelmena dla Michała. A podpowiem, przywiózł mi też w prezencie tutaj karton swojej własnej roboty piwa, sosiki. Zobaczymy, może mu to będę tutaj sprzedawał, a więc współpracujemy. Słuchajcie, dziewczyny mi nie odpisują, tak więc idę do nich. Muszę im te kurczaki, bo tutaj jeszcze zażyczyłem sobie dodatkowe gniazdka, dodatkowe wiązki. Tak więc trzeba tutaj sprawę załatwić poprzez żołądek. Alkoholu im kupować nie będę, bo mi zrobią krzywo albo źle. Halo? Thank you. Także dzisiaj na moje szczęście tylko dwóch jest tam. Mała różnica. Taka porcja $4 kosztuje, co widzieliście ostatnio i teraz. Że musi to już mieć tak rozkminione, że pewnie do 70. A teraz dojechaliśmy na taki mega market. Przepraszam, że przerwałem. Na mega market i tutaj będziemy się kręcić. This is temperature, not humidity, it's thermometer. Pokaż. Mechanizacja farmy.
Dobra, kupiłem trochę jarzeniówek. Gdzieś tam chłopaki już zabrali, mniejsza o to. I będą mi montować i na wyjściu lampy. A my jedziemy teraz do Ukraińców coś zjeść. Zobaczę, co oni tam podają, jak im się kręci. Jesteśmy, a w ukraińskiej knajpie jak cokolwiek się zamawia, to się dostaje wpierw 3 kieliszki. Nie wiem, czy coś takiego może u mnie trzeba wprowadzić będzie. Mówię, że im podpatruję tutaj, ale zobaczcie, jaką oni mają fajną wystrojówkę tutaj swoją. Zobaczcie, jakie filmy tu lecą. No i my musimy coś po polsku takiego zrobić, nie? Ale zobaczcie, jakie mają fajne manekiny. Ja bym chciał mieć takich krakowiaków, ślązaków, mazowszaków, lędźwian, lechitów. No i tu siedzi boss, ja też tak będę siedział. I zobaczcie, jaka muzyka też musi być klimatyczna. Akurat po francusku, ale jest klimat. Ja sobie zamówiłem barszcz, barszczyk, jest śmietana. Jest chlebek. Słuchajcie, jakie pierogi dostali. 7 pierogów. Panie, no u Polaka będzie więcej. Ale są tylko za serem, a nie mają ziemniaka, to nie rusz. Witali, garki czyści. Ja jestem teraz w mieszkaniu, ale gotowy do wyjścia. Spotkam się z Michałem, który podziękuje Wam i rozbierze na czynniki pierwsze tą zbiórkę. Powie Wam, co kupił, co zamierza kupić, co mu to dało, tak? A na pewno dużo dało. Chodźcie ze mną. No to zdradzę Wam, że pierwsze co, to Michał za te pieniądze ze zbiórki udał się na pizzę. Na pizzę, dokładnie. Tak. Ale na ulicy. Na ulicy, tanio, oszczędza. Słuchajcie, pizza z mieszkania już pokazywałem. Taki piec, ale do czego zmierzam, że jak jesteście z okolic Gdańska, to pamiętajcie, macie super pizzerię, drewnem palona, właścicielem jest ktoś, kogo ja znam, robiłem wspólne biznesy i jest naszym patronem, jest na liście patronów raportu z Państwa Środka, także pamiętajcie, pizzeria drewnem palona. Zawsze dobra. Zawsze dobra w Gdańsku. Pokażę Wam zaraz tutaj te jakieś zdjęcia, przebitki, dane. No i tutaj też jest pizza drewnem palona. Wózek na ulicy. Już Was nie będę trollował, jak ktoś napisał w komentarzach, że możecie w Polsce coś takiego tworzyć. Bo tu gościu taki wózek sobie wystawił, piec. To jest na kółkach. Już pokazywałem kiedyś. No i tutaj ma mieszkanie. Po prostu tam dzieciaki się bawią, także nie trzeba do pracy jechać, dojeżdżać, na dojazdy wydawać, w korkach stać, placowego płacić, ZUS-ów. Praca zdalna. Niczego nie trzeba płacić, po prostu ile się zarobi, tyle do kieszeni wszystko. A ceny już Wam pokazuję. I te duże pizze wcale to nie są jak giganty, to są jak duże u nas, po prostu duża pizza. O, to jest duża pizza, nie? Tutaj sosiki, tabasco, pieprz czy tam inne oregano. Tutaj talerze. Ja nie będę jadł teraz. Może dasz radę. Nie. Od jutra. Jest też oliwa. Campo pepper. Campo pepper z plantacji.
A nie Michała, nie Michała, tylko taka obok, taka duża jest plantacja. La Plantation się nazywa. Michał z nimi współpracuje. To wy dwie wzięliście? Tak. Na bogato, nie? Na bogato, kurde. Zbiórka idzie. Zaraz nie będzie pieniędzy, Michał. A ja pojadę po soki pomarańczowe. Znaczy, Michał chciał piwo. Ja zaraz sobie wezmę sok. Piwo to tutaj możesz kupić, u niego, wiesz? Tak, tak, tak. Właśnie. Świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy... Co będziemy robić? Będziemy pić sok. Będziemy przeprowadzać wywiad z panem Adamem Machajem z kanału Raport z Państwa Środka. Witam, panie Adamie. Ale nic takiego nie będzie. Nie mam mikrofonu. Nie, dobra, trochę żarty żartami. Spotykaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby podziękować wam przede wszystkim za całą zbiórkę, którą Adam zorganizował na portalu Zrzutka. Udało się nam zebrać no tam trochę ponad 13 tysięcy, plus jeszcze wkład od Adama, czyli w sumie prawie 15 tysięcy. Ponad 200 osób płaciło, za co ja w imieniu całej Nakupendy bardzo dziękujemy. Z Adamem już trochę porobiliśmy zakupów, wszystko tutaj w kooperacji i kontaktach z Chinami. Także zamówiliśmy już piec do pasteryzacji, zamówiliśmy maszynę do napełniania butelek do sosów, zamówiliśmy nawilżacz powietrza. Wiatraki. Wiatraki, wentylatory, dokładnie, trochę akcesoriów do robienia mydła. Plus w planach jeszcze zobaczymy, jak to tam z rozliczeń wyjdzie, ile tych pieniędzy zostanie, nie nagramy. Mamy w planach jeszcze kupić ten kocioł z mieszalnikiem, jak się uda. No ale to tak jak mówiliśmy, dokładnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie za transport, a poza tym zrzutka dopiero się skończyła. Także zanim te pieniądze do Kambodży dotrą, to jeszcze chwilę minie czasu, także póki co Adam wykłada swoje środki finansowe, także wszystko się rozliczymy, zobaczymy, ile tam zostanie, jak będzie coś ponad kreską, to jeszcze doinwestujemy do Nakupendy, a póki co robimy duży krok do przodu i działamy. Słuchaj, a chciałem się jeszcze ciebie zapytać taką rzecz, że jak zrobimy już te maszyny, to do ciebie przyjadę, nagram te maszyny, jak ja będę miał czas, bo ja teraz nie mam czasu generalnie. Wiadomo, teraz Adam jest biznesmen, restaurator, gastronom, także nie wiadomo, czy się wyrwie teraz z wielkiego miasta, ale jak tylko będzie miał czas, no to oczywiście zapraszam, jak to wszystko przyjeżdża, pozwozimy, poinstalujemy, no to ten, to zapraszam na wizję lokalną w Nakupendzie, część drugą, jak to wygląda po zakupach, a trochę się na pewno pozmienia. Dobra. Fajnie. Michał, życzymy ci sukcesów i ja również dziękuję moim widzom. Dziękuję wam, że podeszliście tam do sprawy Michała. No i co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jestem bardzo mocno zajęty. Michał też mi tu dzisiaj dużo pomógł, a szczególnie jego dziewczyna, bo gdzieś jeździliśmy, takie lokalne sprawy kupowaliśmy, trochę mi z robotnikami i tak dalej, i tak dalej. To ja wam będę pokazywał te wszystkie moje update'y. Michał, to żegnamy się z widzami. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do Kambodży, jak czasy będą lepsze. No i oglądajcie kolejne odcinki z Adamem, robi się ciekawie. Fajnie, na razie, cześć, pozdrawiam.